Są na Steamie ukryte perełki, o których nikt nie pamięta, produkcje zbyt drogie jak na oferowaną zabawę, zbyt dziwne, żeby faktycznie jakoś zaufać ich jakości. Do tych niewątpliwie należy The Mean Greens, kosztujący na Steamie blisko 45 zł, ale na G2A już w okolicach 10-13 zł. Owy tytuł pozyskałem wraz z bundlem i wiecie co? Żałuję, że mało kto w niego gra, bo jest to naprawdę solidna dawka uśmiechu na twarzy. Partyjkowiec, aczkolwiek naprawdę ciekawy. Shootery kojarzą się zazwyczaj z krwią, krzykami, ruiną i sepią bądź odcieniami szarości narzuconymi na ekran, aby jeszcze bardziej oddać powagę sytuacji. Tak owe klimaty kojarzą się nam poparte Battlefieldem, Call of Duty oraz Doomem. Dlatego prawdopodobnie mało poważnie traktujemy tytuły takie jak ten. Proste, zahaczające gdzieś o dziecięcą zabawę w żołnierzyki, bo właśnie o te klimaty oparto prezentowaną dzisiaj strzelankę. Zero powagi, zero realistycznego podejścia do wojny. Wyłącznie zabawki, ogromna dawka kolorów i totalnie abstrakcyjne cele przeróżnych map, które możemy wybrać z pozycji lobby, a następnie oczekiwać na gracza. Niestety tych jest mało i zazwyczaj gramy w dwójkę, w piątkę bądź w trójkę osób. Biorąc natomiast pod uwagę opinie na temat owej produkcji, na Steamie powinno być zupełnie inaczej. Graczy powinno być sporo. Może wypadałoby skorzystać z opcji reklamy produktu, aby gra odżyła? Któż to wie? Na chwilkę jednak zajmijmy się rozgrywką. Nie jest ona zdecydowanie konwencjonalna. Wybierając jedną z kilku map, musicie być świadomi, że każda oferuje zupełnie inne cele. Przykładowo grając w kuchni, musimy zepchnąć kubeczek, do którego przyczepiona jest lina, pozwalająca zjechać na główny obszar walki oponentowi. W lodówce musimy z kolei odmrozić dinozaura, a bardziej standardowe przechwytywanie flagi będzie odbywać się na pędzącym pociągu, oczywiście takim zabawkowym dookoła świątecznego drzewka. Urok tego typu rozgrywek jest niesamowity, bo walka schodzi totalnie na drugi plan. Owszem, jest ona elementem utrudniającym zabawę wrogowi, ale głównym zadaniem jest wykonywanie zadań danej mapki. Same środowiska są natomiast przepiękne, malownicze i mnie po prostu zachwyciły swoim niecodziennym zestawieniem barw, na którego tle jednokolorowy żołnierzyk wygląda komicznie, aczkolwiek ma to swój sens. Przykładowo na mapie złożonej z zabawek, plasteliny i przyborów szkolnych kolor żołnierzyka idealnie zlewa się z niektórymi elementami środowiska, sprawiając przeciwnikowi trudność w dostrzeżeniu. Zaznaczę również tutaj dramaturgię mapy w łazience. Prysznic wygląda niczym deszcz, ogromna ośmiornica macha mackami, z okrętów wlatują kule, a wszystko prezentuje się niczym istny sztorm i ponownie jest to śmieszne, ale czuć tutaj powiew grozy. Po tych wszystkich uroczych środowiskach pośmigamy sobie żołnierzykami. Czy możemy spodziewać się jakichś konkretnych klas? Nie. Zależnie od trybu żołnierzyki są w kolorze piaskowym i ciemnozielonym bądź różnokolorowe, od różowych po niebieskie i żółte. Każdy z nich dysponuje identycznym zestawem broni, który możemy sobie bez żadnego problemu wymieniać w razie potrzeby. Będzie to karabin szturmowy, snajperka, shotgun, bazooka i na koniec miotacz ognia, a jako dodatek otrzymujemy jeden granat. Zestaw pozwala nie tylko walczyć, ale również w przypadku mapki w lodówce skorzystać z miotacza jako odmrażarki, a na torcie podpalić miotaczem świeczki. Może delikatnie ujmuje to różnorodności, szczególnie że broń nie ulepszamy, ale lepszy ryc niż nic. Jestem również pozytywnie zaskoczony działaniem i animacjami. Plastikowe figurki skaczą, kręcą się, robią przewroty i bardzo płynnie poruszają się po kolorowym środowisku. Nie potrafię w zasadzie znaleźć minusów w samym udźwiękowieniu, grafice i zasadach zabawy. Co innego, jeżeli przyjrzeć się żołnierzykom z innej perspektywy. Przede wszystkim brak reklamy sprawia, że graczy nie ma, a z kolei brak graczy odstrasza nowych graczy. Cena jest kosmiczna, a większego progresu w zabawie brakuje. Gramy, żeby grać, nie żeby coś osiągnąć, a to nudzi. Mimo iż dynamika jest spora, zasady banalne, a różnorodne cele ciekawe, to po dłuższym czasie wkrada się rutyna, potrzeba zmiany, chęć ulepszenia czegokolwiek, a gra totalnie na to nie pozwala. Jeżeli jednak brać pod uwagę cenę z różnych platform, jak G2A, gdzie całość pojawia się za 11 zł, to dostajemy coś na zasadzie gotowego produktu, finalnego, nie posiadającego jakiegokolwiek systemu rozbudowy, ale całkiem niezłego jak na taką cenę. Jeżeli jednak chcielibyśmy uratować owy tytuł, to trzeba go najpierw zauważyć, tak jak ja to zrobiłem dzisiaj. Wypadałoby również zasugerować producentowi, aby wprowadził system free-to-play z mikropłatnościami na zasadzie skórek czy wymiennych elementów żołnierzyków, no i oczywiście wypadałoby również zainwestować w promocję gry. Ja o tym wszystkim wspominam, mam nadzieję, że ktoś z devsów to usłyszy. Dzięki temu mamy szansę, aby The Mean Greens jakoś odżyło i dalej cieszyło różnego rodzaju użytkowników. I to wszystko ode mnie w dzisiejszym materiale. Dziękuję serdecznie za uwagę i zachęcam do pozostania z nami na dłużej. Trzymajcie się ciepło, cześć!